Z jakim rezultatem? Nieciekawym, prawda? My odwzajemniliśmy się im, dodając energii do kilku ich miast. Nic nie stworzyliśmy. Dostarczanie energii jest destruktywne, o ile nie posiadamy czegoś do jej przyswojenia. Słońce dostarcza energii waszym dachom przez cały dzień, przez co dach niszczeje, zamiast się umacniać. Słońce zniszczy całe wasze domy, jeśli nie będziecie ich naprawiać. Słońce zniszczy lakier waszego samochodu, zamiast go pogrubić. W rzeczywistości jest tylko jedna rzecz, która może przyswoić energię słoneczną i jest nią chlorofil. Chlorofil jest wysoko zaawansowaną molekułą, która zużywa energię słoneczną. Jeśli słyszycie ewolucjonistów mówiących, że Słońce dodaje energii, która pokonuje drugą zasadę termodynamiki, to albo śnią, albo kłamią. Wcale nie pokonuje drugiej zasady termodynamiki. Ten podręcznik pokazuje dzieciom skamieniałą rozgwiazdę. Jest tam napisane tak. Oto szczątki przodków ludzkości sprzed 3 miliardów lat. Czy naszą pra-pra-babcią była rozgwiazda? Proszę, nie śmiejcie się z następnego obrazka. Będzie na nim mój brat zaraz po porannej pobudce i pierwszej filiżance kawy. Dzieci, nie pijcie kawy, bo gdy dorośniecie, to wasze dzieci urodzą się nagie i nie będą umiały czytać. A oto mój brat, ten po lewej, tylko proszę nie śmiejcie się. Według podręczników tak wyglądaliśmy 30 milionów lat temu. Musicie wiedzieć, że kiedy w podręcznikach jest napisane miliony lat temu, to nie oznacza nic innego jak dawno, dawno temu, za górami, za lasami. To wskazuje, że za moment będziemy czytać bajkę. Dalej czytamy, 30 milionów lat temu stworzenia te wyewoluowały. Znowu to słowo, uważajcie na nie. I stały się praprzodkami ludzi i małp. Przodkami ludzi? Dziadek? Dziadku, ale ty masz wielkie oczy. Po to, żeby cię lepiej widzieć, chłopcze. Wpajaliśmy dzieciom, że jesteśmy zwierzętami. Nic dziwnego, że zachowują się dzisiaj jak zwierzęta. Uczono je ewolucji. Jasiu, czy wierzy, że jesteś zwierzątkiem i masz wiele cech wspólnych z robakami? Mam rozumieć, że jestem zwierzęciem? Okej. Nie jestem pewien, ale to musi być chyba jeżozwierz. Jeżeli ewolucja jest prawdą, to skąd mamy zdolność do rozróżniania dobra i zła? Jak określa się dobro i zło? Zróbmy listę kilku spraw. Aborcja, seks przedmałżeński, seks pozamałżeński, kradzież, morderstwo. Albo jakikolwiek inny dylemat moralny. Zanim zabierzemy się do określania, co jest dobre, a co złe, musimy najpierw określić kryterium oceny. Czy dobro i zło określa się na podstawie opinii większości? Czy może rozsądzamy na podstawie orzeczenia Sejmu? Czy istnieje standard normalizacyjny, który określa, co jest dobre, a co złe? A może z każdym pokoleniem zmieniają się kryteria oceny tych wartości? Czy zauważyliście, że dzisiejsza muzyka rockowa przesycona jest śmiercią, krwią i zniszczeniem? W Biblii jest napisane, ci, którzy nienawidzą mnie, rozkochują się w śmierci. Jak odróżniamy zło od dobra? Przyjmując prawdziwość ewolucji, nie mamy takiej możliwości. Pewien profesor podczas debaty stwierdził, nie ma absolutów. Odpowiadam, naprawdę? Jest pan absolutnie pewien?
Jak mogę być absolutnie pewien, jeśli nie ma absolutów? Okazuje się, że jednak są. To mówi Pan. Oto absolut. I tak powiedział Pan. Nie będziesz nacinał swojego ciała, ani malował znaków na ciele. Widocznie niektórzy ludzie tego nie wiedzą albo nie przejmują się tym, co mówi Słowo Boże. Czy chciałbyś poślubić kogoś takiego? Problem polega na tym, że straciliśmy normy, według których odróżniamy dobro od zła. Spróbujmy zlecić cieślom budowę budynku przy założeniu, że każdy używać będzie innej jednostki miary. Dla jednego to jest celem, dla innego to jest celem. Jak będzie wyglądał budynek po wybudowaniu? Powodzenia. Musimy mieć normy. Powołaliśmy w tym celu Narodowy Komitet Normalizacyjny, który ustalił wzorcowy metr, wzorcowy kilogram. Normy są potrzebne. Problem w tym, że nasza moralność nie posiada żadnych norm. Wyrzuciliśmy Pismo Święte i spójrzmy na to, co dzieje się w naszych szkołach. Nauczyciele nie rozumieją, że dozwolone jest nauczanie teorii kreacjonistycznej w szkołach publicznych. Nigdy nie było żadnych przepisów przeciwko nauczaniu o stworzeniu. Stany Arkansas i Louisiana wydały ustawę nakazującą nauczania kreacjonizmu, ale to co innego. Oni wymagają, aby nauczyciele nauczali teorii kreacjonizmu i dlatego sąd podważył te przepisy. Amerykański Związek Prawników Komunistycznych powiedział: widzicie, nie możecie nauczać teorii kreacjonizmu. Sąd jednak tego nie stwierdził. W swoim orzeczeniu podał, że nie można nakazać nauczania kreacjonizmu w szkołach. Można było zatem uczyć wcześniej. Można uczyć teraz. Nie trzeba być geniuszem, żeby zauważyć, że kiedy na lekcjach mówi się dzieciom: popatrzcie, powoli ewoluowaliśmy z osadów do postaci Homo sapiens, to zabija się wiarę małych ludzi w Biblię. Każdy, kto niszczy wiarę dzieci, powinien dowiedzieć się, co powiedział Jezus. Kto zaś zgorszy jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, lepiej będzie dla niego, aby mu zawieszono u szyi kamień młyński i utopiono go w głębi morza. Ktokolwiek uczy ewolucji, pakuje się w poważne kłopoty. Nie chciałbym stać koło takiej osoby w dniu sądu. Biblia mówi: niechaj niewielu z was zostaje nauczycielami, gdyż wiecie, że otrzymamy surowszy wyrok. Jeszcze 50 lat temu w przeciętnych amerykańskich podręcznikach rzadko wspominało się na temat ewolucji. W 1957 roku Rosjanie pokonali nas w wyścigu kosmicznym. Wystrzelili Sputnik i Ameryka spanikowała. Ilu z was pamięta te wydarzenia? Ludzie budowali schrony przeciwatomowe. Panowała naprawdę napięta atmosfera i ktoś wpadł na genialny pomysł, że przyczyną lepszego postępu Rosjan w naukach ścisłych jest uczenie teorii ewolucji w szkołach. Co ewolucja ma wspólnego z wysyłaniem satelitów na orbitę? Prawdziwym powodem szybszego postępu Rosjan w nauce byli szpiedzy, którzy wykradali wszystkie nasze osiągnięcia. Przemawiałem kiedyś w Rosji i wierzcie mi, nie ma im czego zazdrościć. W 1959 roku odbyła się setna rocznica wydania książki Darwina. I znowu ktoś powiedział: powinniśmy zamieścić więcej informacji na temat ewolucji w podręcznikach. Wywarto nacisk na kongres i pierwszy raz w historii nasz rząd zaangażował się w sprawy podręczników szkolnych. To interesujące, że ilość słów dotyczących ewolucji wzrosła w ciągu kilku lat z 3000 do 33 tysięcy. Teoria ewolucji stała się państwową religią.
W roku 1963 wycofano modlitwę ze szkół. Pamiętacie? Od roku 1963 liczba słów o ewolucji zmniejszyła się z powodu zmniejszenia ilości treści w podręcznikach, a poziom nauczania znacznie zaniżono. W 1963 roku ilość zakażeń chorobami wenerycznymi w przedziale od 10 do 14 roku życia gwałtownie wzrosła. Zdecydowanie wzrosła liczba urodzin dzieci z przedmałżeńskich związków. Od tego samego roku znacznie wzrosła liczba urodzin dzieci z pozamałżeńskich związków. Liczba zajść w ciąże dziewczynek w wieku od 10 do 14 roku życia poszybowała w górę i wzrosła aż o 500%. Różnica tych dwóch słupków daje nam liczbę aborcji. Z tych samych statystyk wynika, że 1/3 dzieci narodzonych w szpitalach to dzieci parnie ślubnych.